Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I będzie to nietypowy odcinek, bo będę tuningował specjalny samochód, który przypomina z wyglądu Passata B3 albo Passata B4. I jest on właśnie w GTA 5, w GTA Online. To jest obecnie zamknięta sesja dla mojej ekipy, do której każdy członek, do której każdy posiadacz GTA 5 online może sobie dobić, kiedy chce i już. I może wtedy dobić sobie do mnie do gry. Fajnie, co? Przede wszystkim muszę... Wow, fajnie to wygląda, jakieś bagaże na dachu. Przede wszystkim muszę znaleźć auto, o którym wam wspomniałem, czyli imitacja Passata. Nie jest to oczywiście dokładnie wyglądający samochód Passat, powiedzmy B3 czy B4, no ale ma wiele takich cech, którego upodobniają właśnie do wspomnianego Volkswagena. Jest to tani wóz tak naprawdę i nawet jeśli sobie go ukradnę, to policja nie powinna się mną specjalnie interesować. Ale tutaj chodzi o tuning. Musimy go stuningować, jakoś kozacko. Nie wiem, jakie są modyfikacje, ja tutaj sporo podbokowywałem tego, tych modyfikacji w sensie, nowych, grając właśnie w GTA 5 online. I nie wiem, co mnie tutaj właściwie spotka w tym warsztacie tym razem. O, proszę bardzo, jest i on! Właściwie kształty nieco kwadratowe, prawie jak Volvo. Ale ja bym powiedział, że to jest właśnie Passat. Co? Passat, może inaczej. Popatrzcie sobie. Z przodu mamy prostą maskę, jak w Passacie B4, ale reszta jest w sumie bardzo podobna do... Nie wiem, właściwie może być to Passat B4, mi to bez różnicy, no. Ale kanciasty z tyłu jest jak jakieś Volvo. No i dach ma zbyt wąski, chociaż nie wiem. Bo właśnie ktoś sobie dołączył do mojej sesji dla właśnie mojej ekipy. Dobra, no to jedziemy do tunela. Gdzie mam na jakiegoś najbliższego? To chyba gdzieś tutaj jest, tak myślę. Tak, ten tunel jest tutaj zaraz nieopodal, więc ten fus jest ogólnie bardzo wolny. No cóż, 70... Nie no, w sumie w B4 jest 90 koni mechanicznych. Także nie jest to jakoś imponująco dużo. No ale zobaczymy, co się stanie po modyfikacji. Zdaje się, że ja chyba jeszcze sporo modyfikacji osiągów mam nieodblokowanych. Nie wiem, bo dawno naprawdę nie byłem u tunera. Starałem się zdobyć trochę gotówki, kupowałem nowe samochody i jakoś tak nie tuningowałem tych wozów, bo to na ten tuning to w cholerę dużo idzie. Kasy w sensie. No i tak jakoś mi to umknęło, że tak powiem, w mojej takiej prywatnej, można powiedzieć, rozgrywce. No dobra, wbijamy i spróbujmy zrobić cacko z tego Passata B4. Nazwijmy to B4 już. Prosta maska, naprawiamy. Pancerz. Możemy zwiększyć o 40% pancerz. Ale to ponoć zwiększa też wagę auta. Damy sobie z tym spokój. Hamulce. Niech będzie. Silnik. Oh my god, zobaczcie, jeszcze wszystko mam zablokowane. A to dlatego, że po prostu nie robię za dużo wyścigów, wiecie? Muszę je więcej robić. Bomba stacyjkowa, dajemy sobie z tym spokój. Możemy wybrać klakson. Ja tutaj miałem jakiś fajny. Dobra, nie chcę, ale drogie. Cholerę. Dobra, ten był fajny. 26 tysięcy. Damy tego. Światła. Oh yeah. Neony. Ja wiem. Dajemy tu jakieś. Styl. O kurde. Zobaczcie, jakie to wszystko jest drogie. Ja dziękuję. Mam to gdzieś. Neony nie pasują. Zapobieganie. Dobra. Tutaj dajemy sobie. To jest ważne. Pełne pokrycie. Najbardziej interesuje mnie tak naprawdę lakier. Musimy go koniecznie zmienić. Tablica. Damy sobie... A skąd ja mam taką tablicę śmieszną? Lakierowanie. Na to czekałem.
chromowany. O! O rany, jak to wygląda. Źle. Klasyczny. Jakie by to... Uuuu, mein Gott. Czerwony Passat. Pomarańczowy. Nie pasuje mi coś. Jaki kolor by wybrał typowy Janusz? Jak myślicie? Biały chyba, co? Biały albo niebieski. Dobra, weźmy może niebieski, jakiś ładny. Wyścigowy błękit, tak się nazywa. 4000, jaka różnica między kolorami. Nie no, to jest stary samochód. Dajmy jakiś taki wyblakły kolor. A tu można jeszcze ten, metaliczny sobie wybrać. Zobaczmy metaliczne. Może metaliczny będzie jakiś ładniejszy błękit. O kurde, jakie drogie. Ja dziękuję. No nie, to nie są aż takie drogie. A dajmy sobie taki. Myk. Jest, ładnie. Kolor dodatkowy. Matowy. Aha, to są plastiki. Nie no, plastiki. Damy czarny. Odmalujemy je ładnie. Kurde, jak dużo kasy idzie, aż mnie boli normalnie. Zawieszenie. No, prawie gleba. Drugi poziom obniżenia. Ohohohoho. Tak by wyglądał nieźle. No, ale na razie jeszcze mam to zablokowane, więc... Skrzynia biegów. Niewiele to daje. I niewiele to pomoże temu samochodowi, tak naprawdę. 5000. No, prawie 6000. Kurde, masakra. Turbo mam zablokowane. Koła, rodzaj kół. O tak, lowrider. Fabryczne. O oh my god. O, odblokowałem właśnie jakieś nowe felgi. No to wygląda nawet tak, nie wiem, pasatowo. A zobaczmy jeszcze inne. Terenowe. Pff, nie. Muscle. Sportowe. Tak, to jest wóz sportowy, nie oszukujmy się. Nie, nie pasuje. Tuner, o tak. O tak. Szkoda, że tu nie można jeszcze rozmiaru zrobić innego. O, proszę, zablokowane. Ja dam takie. Yeah. I teraz jeszcze będziemy mogli prawdopodobnie wybrać kolor. Jakie damy? Białe! Typowo januszowe i dodatki do kół. O tak! Nie, kule odporne niech sobie nie będą. Jest to w cholerę drogie. Jaki dym? No niebieski oczywiście za 10 tysięcy. Szyby. O tak! Ale piękny. No i tyle! Stuningowany, piękny Passat. Yeah! Teraz możemy jechać na akcję. Tylko szkoda, że jest bardzo wolny. Trzeba będzie to jakoś zmienić. Co ja zrobiłem? Wydałem właśnie chyba z 50, jak nie więcej, więcej jak z 50 tysięcy na tuning samochodu. Chyba jednego z najwolniejszych samochodów w grze. No ale jaka radocha. Passat B4, słuchajcie, w GTA. Yeah. Tutaj ktoś podjechał. Jasio podjechał swoim smartem chyba. Dawaj, ścigamy się. Yeah. Zobaczcie. Ej! Co? O nie. Mojego Passata stuknęłaś? Co jej zrobić? Futo. Futo też muszę sobie kupić i przerobić. Ty stara... No i fajnie! Teraz może mogę wyzwać Jasia na pojedynek. I tutaj mamy taką opcję jak nagły wyścig i będziemy się ścigać do... A powiedzmy... Klub ze stripteasem. Why not? Myk? Zobaczymy, czy Jasia odbierze zaproszenie. Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Jeszcze raz.
Jest. Okej, okay, dobra. No to stawka. Start! Woohoo! Jedziemy w wyścig! Hahaha, false start, ale co tam? Minus 50, no dobra. No nie, no ten jego smart jest szybszy. Ale to nie fair, no ja nie mam jeszcze tych modyfikacji. Muszę więcej wyścigów jeździć, wiecie. Będę to jeździł z wami, bo te wyścigi są zajebiste po prostu. Będę jeździł z wami po prostu te wyścigi, żeby odblokować jakieś tam nowe części. O! Jak skręcił! Ale mój Maserati pięknie tutaj spalił kapora na starcie. No ale nie wiem, czy uda mi się wygrać ten wyścig. No ale w razie czego wyzwę jeszcze raz na pojedynek, jak już będę miał lepsze części. Włożę jakieś tam hardkorowe i już. Mogłem tu jakoś skrócić na pewno. Jestem pewien, że była jakaś lepsza droga tutaj. Ale dobra. O Boże. Ale naprawdę, to jest niesamowite, że w takiej fajnej grze mamy takiego kultowego samochoda, jakim jest Passat B4. Ja jeszcze driftuję! What the fuck? Yeah! Oh yeah! Pięknie! No i zajebiście, moi drodzy, Passat B4 w GTA Online. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym takim tuningu. Ja wam obiecuję, że to jeszcze będzie prawdziwy dragster. A tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie, pa pa!